Po takim występie to chyba aż brak słów. Dwóch polskich skoczków na najwyższych stopniach podium i to jeszcze na najwyższym, taki, którego chyba nikt by się nie spodziewał. No, trochę niespodziewanie, natomiast myślę, że Jasiek pokazał swój potencjał, na który czekaliśmy, żeby się gdzieś uwolnił. Te poprzednie konkursy miał trochę problemów, żeby w ogóle, żeby zrobić punkty. Było trochę w tym za dużo napięcia. Dzisiaj uwolnił te swoje skoki i w trudnym konkursie, bo tutaj dzisiaj łatwo nie było, pokazał, że stać go na zajmowanie tych najwyższych lokat. A podobno była taka opcja, że pojedzie na Puchar Kontynentalny. Były takie rozważania, że być może tam jakby się go przepuściło przez 2-3 starty Kontynentalu, żeby odzyskał trochę więcej pewności siebie, natomiast myślę, że udało się to i w Pucharze Świata, więc tutaj nie ma już takiej opcji. Po tym jak Kamil Stoch prowadził przed skokiem Jana Ziobro, to chyba no, większość mimo wszystko osób myślała, że to Kamil wygra, tymczasem niesamowity ten finałowy skok z rekordem skoczni. Ja myślę, że nie ma co rozważać wcześniej, czeka się do końca, do ostatniego skoku i tutaj można było przed skokiem Jaśka tylko tyle powiedzieć, że na pewno konkurs wygra Polak, natomiast myślę, że się to bardzo dobrze ułożyło i to był wspaniały konkurs w wykonaniu naszych zawodników. Można powiedzieć, że to najlepszy konkurs dotychczasowej karierze twojej jako trenera? No, pierwszy raz w historii są Polacy na pierwszym, drugim miejscu. Do tej pory się to zdarzyło tylko raz, trochę innej opcji, był pierwszy, trzeci podczas lotu w Planicy. Natomiast tak, to był najlepszy konkurs. Czy te skoki Kamila Stocha były oba tak samo dobre, bo on z pierwszego nie był zadowolony? Nie, pierwszy skok nie był dobry. Pierwszy skok był taki troszeczkę za sztywny, nie było tam pełnej swobody, stąd problem z uzyskaniem lepszej odległości. Drugi skok już był bardzo dobry i tutaj takie skoki oczekujemy. Czy ten Piotrek Żyła w drugim skoku dobrze się spisał, czy znowu już coś tam nerwy mu puściły? Drugi skok to był dzisiaj najlepszy skok Piotka. Można powiedzieć jeden z lepszych, nawet jakie tutaj w Engelbergu oddawał. Trochę nie trafił akurat z warunkami, bo tam już w drugiej serii trochę ten wiatr momentami się wzmagał i było bardzo ciężko odlecieć dobre odległości. Natomiast skok był bardzo dobry. W takim razie serdecznie gratuluję, no i życzymy sobie powtórki jutro. Dziękuję.